Drugi dzień zagrupowania UKS-ów Woli Chorzelowskiej za nami, przed obiektywem UKS TV, Maciej Dąbrowski. Maciej, jak wyglądał ten dzień? Dobry wieczór Państwu. Na pewno rano byliśmy podzieleni na dwie grupy i robiliśmy jeszcze siłę, tak, wytrzymałość siłową. Po południu mieliśmy jednostkę taktyczną, trochę zabawy z piłką, także bardzo intensywny dzień i wyczerpujący. Te zajęcia na siłowni zawsze wywołują bardzo mieszane uczucia u piłkarzy. Ty jesteś w tej grupie, która lubi pracować na siłowni, czy w tej, która nie przepada i traktuje to trochę na zasadzie zła koniecznego? Nie, muszę przyznać się, że był taki czas dwa lata temu, że bardzo nie lubiłem siłowni, ale tak w sumie od dwóch lat chodzę bardzo często na siłownię, także polubiłem ją, a tym bardziej, że mamy naprawdę bardzo fajnych trenerów, tak, czy Michał, czy Marek, czy Damian, to są ludzie, którzy się znają na rzeczy i bardzo fajnie to organizują, także bardzo fajna jednostka. O czym musimy powiedzieć? To o tym, że trenujecie już nowymi piłkami, którymi będą rozgrywane mecze Fortuna pierwszej lidze. Czym różnią się one od tych, które używaliście na boiskach ekstraklasy? Są to całkiem inne piłki. Ja, tak jak dzisiaj nawet rozmawialiśmy z Kubą Tosikiem, to bardziej przypomina piłkę Derby Stara, tak? Są dużo lżejsze, takie na takiej piance, także jest to całkiem inna piłka i trzeba się co prawda nauczyć, ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo dla wszystkich piłki będą takie same, także każdy będzie miał ten problem albo nie problem, tak? Każdy będzie musiał się jej nauczyć od nowa. Za niewiele ponad 10 dni pierwszy oficjalny mecz tego sezonu dla UKS-u. Pierwsza runda Pucharu Polski ze Śląskiem. Wrocław, jak przyjąłeś wyniki losowania? Wydaje mi się, że dla nas w takim miejscu, w którym jesteśmy, jest to bardzo fajny mecz, tak? Z tego względu, że możemy powalczyć o coś fajnego, zagramy z drużyną z Ekstraklasy. Dobre przetarcie, bardzo dobre, bym powiedział, przetarcie przed ligą, potem zostało tylko dwa tygodnie do ligi. Wiemy, że ta pierwsza liga w tym roku będzie bardzo mocna, także wydaje mi się, że to będzie fajne spotkanie. Dzisiaj jeszcze przeczytałem, że będzie transmitowane też chyba w telewizji, jak się nie mylę. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo kibiców, tyle ile będzie można oczywiście, tak, bo wiadomo, jak mamy sytuację, że będą nas dopingować, a my swoją grą będziemy ich zadowalać. Dla ciebie mecze ze Śląskiem to mecze, można powiedzieć, szczególnej randzi, bo dla zawodników, którzy występowali w Zagłębiu Lubin, to zawsze była swego rodzaju święta wojna. Święta wojna była przede wszystkim z Miedzią Legnica, wydaje mi się. Śląsk-Wrocław też, ale to mecze gdzieś tam właśnie między Zagłębiem a Miedzianką były takie najostrzejsze. Aczkolwiek ze Śląskiem też były to bardzo fajne zawsze mecze. Ale w Zagłębiu już nie ma, tak? Bronię teraz barw UKS-u i Zagłębie to już jest historia, dlatego trzeba podejść do tego meczu bardzo skoncentrowanym, zagrać po prostu na naszym poziomie takim najwyższym, żeby przejść tego przeciwnika. Skoro mówimy już tak o przeciwnikach, marzycie dość wymarzonego rywala, jeżeli chodzi o tą pierwszą kolejkę Fortuna pierwszej linii, bo wciąż czekamy na oficjalny terminarz? Nie ma to dla mnie znaczenia. My wiemy, jaki mamy cel. Naszym celem jest powrót do Ekstraklasy i z jakim przeciwnikiem byśmy nie grali, to po prostu musimy te mecze wygrywać. Wiadomo, że dla kibiców najważniejszy mecz to będzie mecz z Widzewem. My też na pewno też zrobimy wszystko, żeby kibice byli z nas zadowoleni i żebyśmy ten mecz też wygrali. Wśród pięciu nowych zawodników, którzy trafili do UKS-u tego lata, jest twój dobry znajomy z Zagłębia, Kuba Tosik. Jak oceniasz to jego wkomponowywanie się w drużynę? Na pewno potrzebowaliśmy takiego zawodnika jak Kuba, tak? Bo gdzieś to jest człowiek charakterny, nie odstawia nogi, a wiemy, jaka ta pierwsza liga jest i gdzieś tam w środku pola takich zawodników też potrzeba. Tak jak powiedziałem, w każdej formacji gdzieś potrzeba tego doświadczenia, bo umówmy się, tak jak było widać w Ekstraklasie, tego doświadczenia trochę nam zabrakło. Cwaniactwa boiskowego może też, tak? Także wydaje mi się, że Jakub coraz lepiej się wkomponowuje, ale też inni piłkarze, tak? Ten młody chłopak, kto przyszedł teraz, tak? Kelly, tak? Bardzo, bardzo, bardzo fajny chłopak. Widzę w nim bardzo duży potencjał. Czy Maciek, stoper, który wrócił z Katowic, tak? Też fajny chłopak, ułożony z lewą nogą. Także wydaje mi się, że wszyscy się tutaj przydadzą i wszyscy pomogą w drużynie w tym, żeby po prostu osiągnąć ten cel, którym jest awans. Pierwszy tydzień trenowaliście w Łodzi, teraz tutaj tydzień na Podkarpaciu, tydzień, gdzie można się wyłączyć zupełnie od codzienności, chociażby fakt, że jedyne, co tutaj w tej chwili słyszymy, to komary i świerszcze.
To też chyba ważny element, jeżeli chodzi o integrację, scalanie zespołu. Na pewno powiem szczerze, że jestem tutaj pierwszy raz, ale jest to naprawdę bardzo fajny obiekt. W cichym miejscu położone, boisko jest położone do mnie praktycznie w lasku. Bardzo dobra płyta. Nie ma naprawdę się do czego doczepić, tak? Także tylko trenować i ciężko pracować. Jak Maciej Dąbrowski spędzał wyjątkowo krótki tegoroczny urlop? Zabrałem rodzinę do Jastarni, tak? Pojechaliśmy nad morze całą rodzinę wypocząć. Urlop był krótki, ale cieszę się, że chociaż te parę dni spędziłem z całą rodziną i odpoczęliśmy trochę. To było 6 dni, w sumie 7, tak? No ale 6, bo gdzieś tam tutaj wyjechaliśmy, to wróciliśmy. Myślę, że też dużo nie straciliśmy przez ten tydzień. Mieliśmy rozpisane tam chyba 2 treningi, także praca jest bardzo ciężka. To są takie dwa tygodnie, gdzie pierwszy tydzień, teraz drugi tydzień, gdzie możemy naprawdę mocno popracować, bo teraz w przyszłym tygodniu już będziemy powoli schodzić z tych obciążeń, bo wiemy, że za chwilę jest mecz ze Śląskiem, no a potem rusza już liga i my na tą ligę musimy złapać świeżość. Jako jeden z najbardziej doświadczonych zawodników drużyny, przedstawiciel rady drużyny, widzisz po młodszych kolegach, że gdzieś tam udało jej się powoli wymazać ten poprzedni nieudany sezon z pamięci i ten bojowy nastrój z każdym dniem narasta w obliczu inauguracji nowego sezonu? Na pewno staramy się pomagać my jako doświadczeni zawodnicy tym młodym chłopakom, tak? Wiadomo, że to był dla nich i fajny, i bardzo ciężki, trudny okres, bo jakby to życie trochę ich zweryfikowało wszystkich, tak? Gdzieś brak tego doświadczenia, brak ogrania, bo w pierwszej lidze wiadomo, jak popełniło się jeden, dwa błędy, trzeci dopiero dawał bramkę. Tutaj w Ekstraklasie było to inaczej, popełniłeś jeden błąd i traciłeś tą bramkę. Pewnie chłopcy też nie byli wszyscy na to gotowi. Ale myślę, że to są na tyle jeszcze młodzi chłopcy i bardzo ambitni, że powoli gdzieś tam wymazują sobie to ze swojej pamięci. I myślę, że każdy z nich też ma ambicje na to, żeby wrócić jak najszybciej do tej ekstraklasy, bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. To jeszcze na koniec powiedz, jak spędzasz czas między treningami, jak zagospodarowujesz sobie te wolne momenty tutaj w Woli Chorzelowskiej? Przede wszystkim odpoczywam, a w wolnych chwilach jeszcze gdzieś tam kontaktuję się na FaceTime z żoną, z dziećmi, chwilę pogadam, także w sumie odpoczynek, tak, gdzieś tam jakiś masaż, także myślę, że po to, żeby tylko odpocząć i zregenerować się do następnego treningu. Tyle Maciej Dąbrowski, który był gościem ŁKS TV i podsumował drugi dzień zgrupowania w Woli Chorzelowskiej.